take a life away. You're lucky if you stick around to see another day. Like the power of the punch, the bass is crucial. Like a kick to the highest brutal. Yeah, 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 people, raise your voice, cause the fight is fatal. Do the tap! Zdjęcie. Scenariusz. Reżyseria. Sully. Hey. Ej, świetnie wyglądasz. Fajna marynarka. Co robisz? Pomyślałem sobie, że może chciałbyś, żebym spakował za ciebie twoje rzeczy. Jestem wdzięczny, oszczędzi mi to zbędnych wzruszeń. Będzie nam ciebie brakowało, wiesz? Jasne. A potem znajdziecie sobie następnego mistrza. Macie do tego nosa. Już nikt nie będzie taki jak ty. Rick, przyznaj się nam, że zmierzysz się jeszcze raz z Nardem. Nie, ale mam dla was lepszy kąsek. Jest za ostry dla ciebie? Miło widzieć tu parę znajomych twarzy. Musiałbym wywlec was za tych biurek, żeby oznajmić wam dobrą nowinę. Często zresztą tego nie czynię. Dziś tracimy wszyscy kogoś, kto zrobił więcej dla kickboxingu niż ktokolwiek inny. Człowiek, który musiał zmagać się z wieloma przeciwnościami zarówno natury osobistej, jak i zawodowymi. Zawodnika w pełnym tego słowa znaczeniu. Prawdziwego mistrza. Zmieszanymi uczuciami smutku i radości obwieszczam wszystkim oficjalnie, że Rick Quinn kończy karierę zawodnika. Jak myślisz, co powie na to Denard? Nie obchodzi mnie to. Zabiję sukinsyna, dopadnę go. Co tu się wyprawia do cholery? On jest mi winien tę walkę, jest mi winien ten pas. Quinn! You piece of shit. Ty parszywy gnoju. Czego chcesz, Denard? Wynoś się z mojego terenu. Tu jest napisane, że sprzedałeś to. O, umiesz czytać. Słuchaj, jesteś mi winien ten pas, Queen. Winien mi jesteś tę jedną ostatnią walkę. Nic ci nie jestem winien. Jeśli zależy ci na pasie, pokonaj pretendenta z numerem 3, jeśli dasz radę. Pokonam ciebie, sukinsynu. Zamknij ten parszywy dziób i spadaj. Nie zamierzam słuchać tych bzdur. Nie waż się zostawić mi. Wynocha! Jazda stąd! Już! Będziemy walczyć o ten ostatni pas. Lepiej w to uwierz. Nic ci się nie stało? Owszem, przestraszyłaś mnie na śmierć. A słyszeliście ten kawał o kickbokserze Irlandczyku? Zakopał się sam na śmierć. Bawcie się dobrze, zaraz do was wracam. Mam wrażenie, że wkopałeś się z tą ostatnią walką, Major. Co? Świetnie. Ej, to prywatne przyjęcie, stary. Ale ja mam tu zaproszenie. Spadaj, dupku. Ej, dobra, nie ma sprawy. Panie i panowie, już wkrótce rozpoczynamy czwartą turę walk dzisiejszego wieczoru. Proszę obstawiać już teraz. 1-1 na księcia, 2-1 na Sejana. Stracimy blisko 150 kawałków, jeśli się wygra. Dam sobie radę. Nie wątpię. Panie i panowie, oto oni. Książę i Sajan. Proszę o wielkie brawa. Oto oni.
Zasady są takie. Why don't you make a bet, nie obstawiasz Angeliki? What for? Co? Perhaps you możesz wygrać. I myślisz, że to mi może poprawić nastrój? O tak. Wątpię. Dobra, chłopcy, po gongu ruszacie do walki. No a co z tym Rickiem Quinnem? Jest w szczytowej formie. Szanse nie będą wyrównane. A co? Gdybyśmy tak... No wiesz, Raj, zmienili trochę rozkładówkę. Powiedzmy... 4 walki i konkurs knockoutów. Zwycięzca pozostaje w ringu. Niezły pomysł. Za każdym razem, gdy stanie mu się krzywda, stawki pójdą wyżej. Możemy zarobić na tym krocie. Wielki szmat. Naprawdę wielki szmat. Ustal termin spotkania. Hey, Roger. Hey, Roger. Cześć, jestem tym, który do ciebie dzwonił, Roger. Miło mi, to moja żona Carol. Tędy proszę. Chciałbym wam przedstawić mojego przyrodniego brata, Dominique Lebrac. Coż za zaszczyt. To jest pani Lebrac? Siadajcie, proszę. Szampana? Nie, dziękuję. Więc jednak wciąż pan trenuje? Nie zupełnie. Lachaim. Za nasze wspólne zyski. Czyli za co konkretnie? Podoba mi się to. Lubię tę cechę u mężczyzn. Zdecydowanie. To cecha niezbędna u prawdziwego wojownika. Nie zgadza się pan? Moja oferta jest prościutka. Zapłacę panu 50 tysięcy za jeden wieczór, czyli za 2 godziny pracy. A teraz pewnie pan zapyta, na czym ma polegać ta praca, Roger. Dominique jest organizatorem prywatnych nocnych walk dla elity. Te spotkania są ściśle tajne i... Jestem trochę zdezorientowany. Zdawało mi się, że wspominałem, iż nie walczę już zawodowo. Przecież nie są zawodowe walki, prywatne. Walka za pieniądze jest zawodowcem, moi panowie. Proszę mi wybaczyć, tracimy chyba czas. Zaraz, chwileczkę. Nie wiesz, co robisz. 75. Dziękuję. Pan jest głuchy. Setka. Może usiądziemy, napijemy się, zjemy trochę orzeszków. Co jest do cholery? Możemy ponegocjować. Zabierz głos przed oczu. Tommy, cofnij się. Spotkamy się jeszcze, panie Quinn.
Czy mówiłem ci już, że twoje włosy wyglądają dziś przepięknie? I forget. Może, ale zapomnę. Wpadłem tylko pożegnać się. Może powinienem zrobić wam zdjęcie? Triumfalne wyjście Queena i jego żony. Naprawdę będzie nam ciebie brakowało. Jak dziury w moście, powiem wam jedno. Kickboxing będzie za nami tęsknił na pewno. Boże, miej nas w swej opiece, jeśli Denard zostanie mistrzem. To będzie początek końca tych walk. Czy mógłbym zamienić z Rickiem słówko na osobności? Jasne. O co chodzi? Książę zniknął. I to już trzeci przypadek zniknięcia czołowego zawodnika w Los Angeles w ciągu ostatnich paru miesięcy. To nie wszystko. Dzwonił do mnie kumpel z Tajlandii. Powiedział, że 7 z jego zawodników przeszło na emeryturę i przyjechało tu do Los Angeles. Mieli bilety w obie strony, tylko że żaden z nich jakoś nie powrócił. Niedawno odbyłem rozmowę z takim śliskim typkiem, Lebrakiem. Chciał namówić mnie na prywatny turniej dla wielkiej forsy. To nie to samo. On aranżuje walki o wysokie stawki. Wstęp za zaproszeniami. Tu chodzi o coś innego. Słuchaj, doszły mnie słuchy, że w Niemczech odbierają się walki o grube pieniądze. Poszukaj tam. Trochę nie możesz dać mi klucze? Dasz sobie radę? To zajmie mi z 5 minut. Bądźmy w kontakcie. Jeśli się już nie zobaczymy, to życzę miłej podróży. Zadzwonię, kiedy już się urządzimy. Będziesz mógł przyjechać. Naprawdę wiesz, jak wprawić człowieka w dobry humor. Trzy miesiące później. Alleluja! Jezus naszym Panem! Jezus jest Królem! Oto Słowo Boże! Oto jedyna prawda! Chcesz, żebym wyrzuciła tam te twoje rupole? Był taki reporter, wyzbywał o ciebie. Nazywa się Willard. Wyszczekany suchym syn. I co mu powiedziałeś? Wiem. Nie widziałem cię nigdy na oczy i nawet nie wiem, kim jesteś. Dziecko. Powiedzieli mi, że to była dziewczynka. Hej, to już przeszło, skończyło się, było, minęło, popatrz na mnie. Musisz zacząć żyć od nowa, zrozum to. To ty nic nie rozumiesz, to była dziewczynka. Coroner powiedział mi, że to była maleńka dziewczynka, on ją zabił. Wynoś się po prostu z mojego życia. A, masz to jak w banku.
Hej, przystojniaku. Masz 50 taka na szybką robótkę ręczną? Gdzie on jest? Wiem, że wiesz, sukin synu. Zabierz te łapy. Gdzie? Puść mnie, powiem. Zamieniam się w słuch. Gdzie? W barze. Nie wiem, po cholerę go szukasz. Posunął się tak daleko, że jest zupełnie bezbronny. Opowiada wszystkim, że to ja zabiłem jego żonę. Mam zamiar zamknąć mu tę jadaszkę na zawsze. Willard miał rację. Wyglądasz jak gówno. Zastanawiałem się, kiedy się pojawisz. Rozgadałeś się trochę na mój temat, Queen, i nie podoba mi się to. To ty umieściłeś bombę w moim samochodzie, Denard. Wiem, że to zrobiłeś. Mam traktować cię poważnie? A co powiesz na takie traktowanie? Hey. Gwyn, byłaś. Ktoś zapłacił kaucję. Dominik prosił, bym przyjechała po ciebie. Tom zapłacił kaucję. Chcę tylko z tobą porozmawiać. Nie mówisz zbyt wiele. Get out the car. Wysiadaj z wozu. Get out. Wysiadaj. But you said he wanted to see me. Powiedziałeś, że on się chce ze mną zobaczyć. Mogę mu zawsze powiedzieć, że odmówiłeś. Może to nie taki głupi pomysł. Przecież zapłacił za mnie kaucję. Nie lubię mieć długów. Okay. Dobra. Rób jak uważasz. Ten kontrakt nic nam nie daje. Powiem ci, czego chcę. Chcę, żebyś zmniejszył koszty uboczne, postarał się o lepsze wpływy. W przeciwnym przypadku dorobimy się tylko paru marnych groszy. Stary. O, Angelica, pan Queen. Dołączcie, proszę. A wy, panowie, bądźcie łaskawi przejść z moim bratem do gabinetu, domówić szczegóły. Nie znoszę rozmów o pieniądzach. Pan Queen. Mam nadzieję, że moja hojność nie uraziła pana. Wszystko zależy od tego, co pan rozumie przez hojność. Czego się pan napije? Szkockiej z lodem. Angelico, bądź tak miła. Proszę siadać, panie. Mam lepszy pomysł. Może skoczy pan do basenu i popływa, zanim zaczniemy tę rozmowę. Teraz? Szczerze mówiąc, panie Quinn, śmierdzi pan. Angelica. Angelico,
Pójdź na górę poszukać czegoś, w co pan Quinn mógłby się ubrać po kąpieli. Wtedy możemy wszyscy zasiąść spokojnie do obiadu i przedyskutować pańskie aktualne niewesołe położenie. Jest pan szalony, wie pan? Mam wrażenie, że tak. Proszę się dobrze bawić, panie Quinn. Zarobi pan furę pieniędzy, panie Quinn. Uczynię pana bogatym człowiekiem. Jeżeli jest pan tak dobry, jak słyszałem. Więc gdzie odbywają się te walki? W przeróżnych scenariach. Parę miesięcy temu zorganizowaliśmy nawet turniej walk na pustyni. To było bardzo ekscytujące. Unikalne otoczenie. Niestety muszę zachować pełną dyskrecję odnośnie miejsca i czasu. Prawa dotyczące hazardu w tym stanie są bardzo przestarzałe, mówiąc nie. Może powinien pan zwolnić nieco tempa z tym popijaniem. Ma pan mniej niż tydzień na powrót do formy. Niech pan posłucha, panie LeBrock. Zgodziłem się walczyć dla pana, ale niech pan mi nie mówi, jak mam się zachowywać, dobrze? Jest pan w moim domu. Zawsze mogę wrócić do mojego hotelu. Niech pan się o mnie nie martwi, będę dobrze przygotowany. Kto ma być przeciwnikiem? Tego jeszcze nie wiem. Odbędą się 4 walki. Jeśli wygrasz pierwszą, staniesz do drugiej. Jeśli tę wygrasz, staniesz do trzeciej. Wygrasz ją, będziesz w finale. To jest konkurs nokautów. Otrzymasz po 10 tysięcy za każdą walkę, więc jeśli zdołasz utrzymać się na nogach, możesz się nieźle obłożyć. Przestań wreszcie grzebać w tym talerzu i weź się za jedzenie. Przepraszam. Proszę mi wybaczyć. Dokąd się wybierasz? Mam lekki ból głowy. To piękna kobieta, nie uważa pan? Tak. Znalazłem ją w rynsztoku, podobnie jak ciebie. A zresztą lubię brać rzeczy, które są brzydkie i zamieniać je w twory piękne. Uwielbiam boks. Nic nie daje mi większej podniety niż widok dorosłych mężczyzn siłujących zabić się nawzajem. Musi pan zadomowić się tutaj, panie Quinn. W końcu ogrodu jest miejsce do treningów, które jestem pewien uzna pan za wielce przydatne. A teraz proszę mi wybaczyć, odstawiłem swojego konia, który pobiegnie w Hollywood Park. Najważniejszą rzeczą, panie Quinn, jest, by wszystko, co dzieje się między nami, pozostało w ścisłej tajemnicy. Jeżeli nadużyje pan mojego zaufania, mogę okazać się niezmiernie paskudny. Nieźle, całkiem nieźle. Jak się czujesz? Może być gorzej. Poznaliście się chyba z Tonym, prawda? Tak. Dominik pomyślała, że może potrzebujesz trochę towarzystwa. We dwóch wypracujecie bardzo miłą współpracę. Pewnie, że tak. Bawcie się dobrze. Dobrze, panie mistrzu świata. No to pokaż pan, co potrafisz. Jestem pod wrażeniem. No dawaj. Jestem pod podwójnym wrażeniem. Daj. Nie wytrzymałbyś jednej rundy z dobrą wróżką, nie wspominając o chłopakach, przeciw którym staniesz. Jutro na tarasie, przed śniadaniem. Przepraszam, nie szkodzi. Nie zauważyłem cię. Powinniśmy zacząć wszystko od początku. Przyniosłam kolację. Dominik prosi o wybaczenie, musiał wyjść.
Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, tam jest interkom. Wystarczy nacisnąć guzik i mówić. Zaczekaj. Te walki. Co Dominik z nich ma? Co on z nich ma? Sama nie wiem. W pewien sposób łączą jego chorobliwą ciekawość o zniszczeniu. Nie, właściwie to tylko interes. Jego klienci, hazardziści, płacą mu opłatę członkowską w wysokości $500,000. To wielkie pieniądze. Tak jak i ten sport, panie Quinn. Nie powinien pan tu w ogóle był przychodzić. Dlaczego na to pozwoliłam? Zaczekaj. Dalej! Trzymaj to tempo! Pełne obroty! No dalej, baletnico! No już, podwójne ciosy! Zaskoczenie! O, właśnie tak, całkiem nieźle, wal! To była dobra robota, koleś. Mam wrażenie, że to należałoby potraktować jako faul. Może i tak. Ale czekacie dokładnie taki rodzaj walki. Powinieneś się przyzwyczaić. Zginiesz. A ja zajmę się zabijaniem ciebie. Obaj jesteście stuknięci. Jak się to otwiera, chłopaki? Nie otwiera się bez wyraźnego rozkazu od pana LeBrac albo Rogera. Chciałbym trochę pobiegać. Przykro mi. Jezu Chryste. Gdzie twój mąż? Nie ma go tu. Chciałem pójść pobiegać. Ten typek ze strzelbą przy bramie powiedział, że nie wypuści mnie bez wyraźnego rozkazu. Zgadza się. Dominik wyjechał, wróci dopiero w piątek. Ale dokąd wyjechał? Do Europy w interesach. Jeszcze coś? Tak, dlaczego ty nie możesz kazać mnie wypuścić? Nie usłuchają mnie. Będziesz musiał zaczekać do powrotu Rogera. O co chodzi? Czy jestem tu kimś w rodzaju więźnia? Tak. Zupełnie tak samo jak ja. Boże. Tak, jest bogaty. Był czas, że myślałam, że tylko to się liczy, ale jest tak bogaty, że gdybym zdecydowała się go opuścić, odnajdzie mnie, nieważne dokąd ucieknę i sprowadzi tu z powrotem. Wygląda na to, że już kiedyś próbowałaś tego. Ta kobieta, z którą byłeś w restauracji, gdy pierwszy raz cię widziałam, czy to była twoja żona? Tak, była nią. Nie przeszkadza ci to, że o to pytam? Ona nie żyje. Została zamordowana. Jak to się stało? To chyba nie ma znaczenia, prawda? Naprawdę ją kochałeś? Tak. Dlaczego pytasz? Nie wiem. Czy obwiniasz się za jej śmierć? Powinien pan nauczyć się być łaskawszym dla siebie, panie Quinn. Like you? Tak jak ty, co? Oh, I don't punish ja nie karzę się za to, kim jestem. Lub raczej za to, kim chciałabym kiedyś być. Ty to robisz. A co z tym świństwem, które wdychasz i z tymi drinkami?
Tylko one sprawiają, że jeszcze nie zwariowałam. Pocałuj mnie. Pocałuj. Jezu Chryste, pocałuj mnie. Pocałuj. Jeszcze. Jeszcze raz. Proszę mnie wybaczyć. Angelico, Dominik dzwoni do ciebie. Odbierz telefon w gabinecie. Idź już. Nie sraj nigdy w swoje gniazdo. Jesteś tu jego gościem. A teraz życzę smacznego. To szaleństwo. Chcę, byś wybaczył mi moje zachowanie przy kolacji. Musisz stąd odejść. Nie guć się na te walki. Nie mogę podać ci powodu. Ale musisz stąd odejść. Dominik wkrótce wróci. Świetna seria. Łucznictwo jest jednym z nielicznych sportów uprawianych zarówno na wschodzie, jak i zachodzie. Mam wrażenie, że z powodu swojej czystości stylu, jak walka na szable czy kije, czy jak kickboxing. Myślę, że ty i Angela dawaliście sobie świetnie radę, kiedy mnie tu nie było. To miłe. Jeśli ją tkniesz, usmażę ci jaja, a z fiutem zrobię dydu-dydu. To taki dowcip. Kiedy będziesz jutro walczył, spraw, aby sprawy wyglądały bardzo poważnie w 1/3, tak jakbyś ledwie dotrwał do 4. rundy. Jeżeli ją wygrasz, dam ci premię w wysokości $20,000. Umowa stoi? Dam z siebie wszystko. Musisz dać o wiele więcej niż wszystko. Zadziwisz sam siebie i zadziwisz mnie. Będę miał ostatnie słowo z twoim narzeczonym. Żartowałem. Dziękuję, panie i panowie, a teraz proszę o duże brawa dla czterech z dzirek z San Diego. Moje piękne, cudowne, wspaniałe dziry. Przelecę cię, moja śliczna. Ciebie też, nie bój się. Rick, życzę ci szczęścia. Ale jeżeli wydarzy się coś niezwyczajnego, po prostu serwuj dalej ciosy, jak mawiają. Co się wydarzy? Cokolwiek. 5 minut. Gdzie pozostali zawodnicy? Trzymamy ich pod kluczem na wypadek, gdyby chcieli nawiać. Niektórzy z nich mają potężnego Pietra.
A on jest moim sekundantem? Jestem pieprzonym sędzią do dupy. Powiedziałeś mi? Nie bądź idiotką. Nie chciałby walczyć, gdyby wiedział. Poza tym nie mogę się już doczekać tego wyrazu jego twarzy. No idź, pieprznij parę głupich dowcipów i zacznij zbierać zakłady. Powiedz mi prawdę. Pieprzyłeś się z nim? Nie. A co ninja powiedział kickbokserowi? No, Sukiyaki Nakisaki. A co kickbokser mu odpowiedział? Ty też się wypieprz, dupku. Witajcie, panie i panowie, na największej i najbardziej spektakularnej ze wszystkich walk. Ty, mistrz świata wagi średniej, pan Rick Quinn, będzie walczył w konkursie knockoutów. Oto on, panie i panowie, przed wami Rick Quinn. Po co ta broń? Nie przejmuj się tym. Oni są z nami. Proszę, nie przeszkadzaj. Jeśli Quinn wygra, stracimy dwie setki, wiem. Zaczekamy do ostatniej walki. Znokautuj go! Come on.
To the death, Mr. Quinn. Na śmierć, panie Quinn. You're out of your fucking mind. Czyliście postradali swoje pieprzone umysły? Oszaleliście? Przygotuj się do następnej walki, Rick. Następnym przeciwnikiem naszego mistrza będzie Rosjanin. Były zabójca z KGB, Tokowski. Stawiamy 2-1 i 1-7 na Quina. Proszę obstawiać. A oto on, płatny zabójca. Były funkcjonariusz KGB. I won't do it. Nie zrobię tego. Nie będę walczył. A założysz się, Rick? Zrobisz to i to najlepiej, jak potrafisz. Dalej, Rick. Dalej, Chadu. Weź nóg, sztachnij się, jeśli chcesz żyć. 9. Walczyć. Jeśli wygrasz tę walkę, dostaniesz ekstra premię. Dominik, wystarczy. Pieprzyć go. Założę się, że będziesz krwawił jak świnia. Witaj w piekle, koleś. No dalej, stary, jesteś tam. Otwieraj. Nie czujemy się zbyt dobrze, co? Pomyślałem sobie, że może chciałbyś wiedzieć, że twój kolega Denard staje do następnej walki. Ciekawe, czy jest równie twardy jak ty. Zrobiłeś. Zrobiłeś to. Masz, to twoja premia.
Powiedz swojemu zafajdanemu braciszkowi, że nie chcę jego zakrwawionych pieniędzy i wypieprzaj stąd do diabła. Nie bądź idiotą, weź je. Zjeżdżaj stąd, zanim cię zabiję. Jeszcze jedno. Możesz rozpowiadać wokół, co się stało, i tak nie masz na to dowodów. Ale jeśli zaczniesz mówić za dużo, odnajdziemy cię, wytniemy ci to cholerne serce i każemy ci je zjeść. Zwariowałaś? Co ty tu robisz? On myśli, że mam wizytę u psychoanalityka. Musiałem z tobą porozmawiać. Co zamierzasz zrobić? Wyjeżdżam jutro o 3 z miasta. Pojadę na wschód. Dokąd? Do Nowego Jorku? Nie, do Tajlandii. Mogłabyś pojechać ze mną, jeśli chcesz. Zabiłby nas oboje. Nie masz chyba zamiaru spędzić resztę swego życia uciekając? Muszę już iść. Jesteś pewien, że to nie były twoje halucynacje? To wygląda na halucynację. I przepraszam, co chcesz, żebym zrobił? Sprawdy twój kumpel, gliniarz przymknął go. Rick, jeśli ten facet jest tak szalony, jak twierdzisz, twoje dubsko jest do odstrzału. Wyjeżdżam dziś z miasta. Powiadam mi go. Co? Stary, chciałbym to zobaczyć. Denard jest następny, tak. Zaprowadzi ich na miejsce tej walki. Będą mieli w ręku wszystkie dowody. Po głębszym zastanowieniu może każ swoim kolesiom gliną nakryć ich, kiedy Denard będzie już miał kulkę w głowie. Tym sposobem uziemimy dwie gniby. Wciąż jesteś na niego czuły. No chodź. Świetnie wyglądasz, Denard. Czego tu szukasz, śmieciu? Też ci życzę miłego dnia. Słuchaj, poświęciłbyś mi parę minut. Mam coś, co cię może zainteresować. Idź, zwal sobie konia. Zrób coś inteligentnego. Dobra, skoro nie chcesz wiedzieć, co Rick Quinn rozpowiada o tobie i o facecie nazwisku Lebrak, to nic nie poradzę. Hej, chwileczkę. Za minutkę. Nie będę wstrzymywał oddechu. Będziesz walczył dla tego Lebraka, prawda? To miał być pieprzony sekret. Wygląda na to, że pieprzony sekret wymknął się spod kontroli. Słuchaj, nie wiem, czy ten Quinn zwariował, czy nie, ale twierdzi, że dopiero co walczył dla Lebraka. Nie wytrzymałby rundy ze mną. Nie w tym rzecz. Zgodnie z tym, co mówi Rick, jeśli przegrasz u Lebraka, zginiesz. Gówno. Zwyciężył w jedną noc 4 rundy. Każdy z jego przeciwników dostał kulkę w tył głowy. Poznałem tego faceta, jest w porządku. Zaoferował mi interes za 50 kawałków. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Przyjadą po mnie limuzyną, a ja odwalę, co do mnie należy. Co dolega temu facetowi? Na czym jedzie? Na kwasie, na ferze? Jest całkiem wykończony. Zamierza wyjechać z miasta. Wiesz, co powinieneś zrobić? Napisać artykuł o nim. Mistrz maty traci zmysły. Żałuję, że nie będę z nim walczył. Może masz rację. Jasne, że mam. Pieprzaj stąd do cholery. O co chodzi? Achcia, do widzenia, moja miła. Mogę skorzystać z telefonu? Tyle szybko. Czy zastałem Dominika Lebrak?
Yeah. Who is it? Kto tam? It's me. To ja. Czytuję pańską rubrykę. Wiele pan wie o sporcie. Lubię wiedzieć, co w trawie piszczy. Ja. Proszę mi wybaczyć. Postaw w moim imieniu 300 tysięcy na numer 4. Może na początek powie mi pan coś o Ricku Quinnie. Tak prawdę mówiąc, dostał nieźle po głowie. No cóż. Czy mogę zacytować tę pańską wypowiedź? Wszystko mogę zacytować, prawda? Oczywiście. Jest pan głupim dupkiem, panie Willard. Zacytuję to z pewnością. Dam. Czy ona wciąż tu jest? Przepraszam cię. Musiałem o tym powiedzieć. No cóż, miałem już iść. Może skończymy kiedyś tę rozmowę. Nie, zaczeka pan tu, aż wrócę. Musimy porozmawiać poważnie. Nie wydaje mi się. Myślę, że nie obchodzi mnie, co pan myśli. Hej, co to ma być, stary? To jest Colt Python 357 Magnum. Wielkie nieba. Słuchaj, facet, to podchodzi pod porwanie, mógłbym podać cię do sądu. Podaj. Twój wydawca wie, że tu jestem. Siadaj i zamknij twarz. Dlaczego, Angelico? Dlaczego? Przecież daję ci wszystko, o czym tylko zamarzysz. O Boże. Daję ci wszystko, a ty mi się tak odpłacasz. Panie Quinn. What did I say to you? Mówiłem panu coś, pani Quinn. Do mnie poproszę cię. Obiecałem ci, że usmażę ci jaja i zrobię dydu z jutem. Tak, Rick? Czy nie było tak, Rick? Przestań, ty sadystyczny sunizm. Każcie Rogerowi przyprowadzić Angelikę. Angie, dlaczego zawsze musisz krzywdzić Dominika? A teraz zamknij pudełeczko i chodź ze mną. Dom chce cię widzieć. No jazda.
Roger, daj mi swoją broń. Teraz, jeśli chcesz to powstrzymać, zrób to. Skróć jego cierpienie. No dalej. Nie, Dominiku, nie. No dalej, kochanie. Okaż litość. Na miłość boską, pomóż temu biedakowi. Potrafisz to zrobić, kotku. No dalej. Bądź wrażliwa, naciśnij spust. Zrób to dla niego. Nie mogę tego zrobić. Rób mu dalej krzywdę. Jazda. Kiedy zdecydujesz się, powiedz słowo, a przestań. Przestań. Dobra. Dobra. Jesteś gotowa? Dla ciebie to tylko gra, prawda? Wiesz, że nie potrafię tego zrobić. Wiesz, że nie mogłabym. Wierzę w ciebie. Nie. Nie chcę grać w twoją grę, Dominiku. Nie jestem w tym. Może gdybyś trochę dorósł, zrozumiałbyś. Nie przyprowadziłem cię tu po to, by wysłuchiwać twych nauk. Chcę, byś zabiła tego człowieka. Zrób to! Co ty wyprawiasz? Myślisz, że nie zrobię tego? Odstrzelę ci łeb, puknij świadkiem. Wyste, nie. Oddaj mi ten rewolwer, kochanie. Jedno pańskie słowo, szefie. Odłóż go, ty tępy durniu. Mierzysz z broni do mojej żony, durny sukinsyn. Przepraszam, panie Lebrak. Ją przeproś. Proszę mnie wybaczyć, panie Lebrak. Kiedy skończycie z tym wszystkim? Jak daleko chcecie się posunąć? Przecież znasz swojego kotka dobrze. On nigdy nie wie, kiedy przestać. A teraz, kochanie, oddaj mi broń. Powinnam. Więc dlaczego tego nie zrobisz? Dlatego, że cię kocham. I nienawidzę. Jesteś moim aniołem i moim diabłem. Jesteś dla mnie wszystkim, Dominiku. Chciałam, żebyś o tym wiedział. Wiem o tym. Oddaj mi broń, kotku. Jesteś bardziej szalona niż ja, wiesz? Idź na górę. Zabijesz go? Boże. Sam nie wiem. Jak myślisz, co powinienem z nim zrobić? Nie wiem. Jest zawodnikiem. Pozwól mu więc walczyć. Pewnego dnia musi przegrać. Tak. Pewnego dnia przegra. Sprytna z ciebie dziewczyna. Sprytna, nieprawdaż? Sprytna, ale i szalona. Muszę ci jednak powiedzieć, kochanie, że wciąż jestem jeszcze wściekły na ciebie. Suka. Na górę, dziwko. Zawsze musisz to zrobić. Tak, muszę. Nigdy, przenigdy nie celuj do mnie. Nigdy. Jazda na górę. Dom, nie rób sobie tego. Roger, słyszałeś to, co ja? Do kogo ona, kurwa, myśli, że mówi? Mówiłem ci już, to prochy i woda, to doprowadzają do szaleństwa. Już sam nie wiem, co mam robić. Dałem jej wszystko, czego tylko chciała. No powiedz, co jeszcze mogę zrobić? Takie są kobiety. Wszystkie są takie same, nigdy im nie dosyć. Dlatego są takimi wspaniałymi hazardzistkami. To fakt. Nie myślałem nigdy o tym w ten sposób. Niech ten ochłap mięsa wisi tu tak.
No chodź, chodź. Willard. 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 Willard! O, cholera. Możesz mnie stąd zdjąć? Zapisałeś numer rejestracyjny tego autobusu, który cię przejechał? O Boże. To nie mój kark. Ależ ona mnie zdenerwowała. Widzę, jest pan spięty, szef. Co mam robić, Roger? Myślę, że powinniśmy zamknąć interes na jakiś czas. Gdyby ten pismak coś palnął, wiedzielibyśmy o tym już dawno. Ale wczoraj przyjechało tu dwóch gliniarzy z Tajlandii i zadają masę pytań. Z Tajlandii? Masz się czym przejmować. Stary Jensen też wygaduje różne rzeczy w swoim klubie. No i? Pomyślałem sobie, że powinniśmy poprosić naszych znajomych z Soho, by się nim zajęli. Wielka szkoda, był świetnym trenerem. Myślę, że powinniśmy wybrać się w daleką podróż. Na jeden z takich rejsów po kasynach. Przeczekać, aż sprawy przycichną. Byłoby dobrze, gdybyś mógł spędzić więcej czasu z Angelicą. No wiesz, poprawić wasze stosunki. Tak, z pewnością masz rację. Załatw wszystko zaraz po walce Denarda. I sprowadź tego doktora dobre zdrówko, żeby rzucił okiem na Ricka. Chcę, żeby był w dobrej formie. O co? Wystawię go przeciwko Denardowi. Tak, daj cynk wszystkim naganiaczom. To będzie walka wszechczasów. To im się spodoba. A jeśli on wygra? Tak czy inaczej jest już martwy. Dobra, doktorku, to ten. Najwyższy czas. Wydostań nas stąd. Zamknij się. Kim on jest, Ulika? Powiedziałem, żebyś się zamknął. Słuchaj, jeśli mu się coś stanie, to rozumiesz? Tak. Co z nim? Jest w fatalnym stanie. Gdyby nie był, nie byłoby potrzeby pana tu wzywać. Wydaje mi się, że ma połamane żebra. Muszę zrobić mu prześwietlenie. Chyba nie mamy tu rentgena. Zrób wszystko, co się da bez tego. Dobra. Podawajcie mu to. Myśli pan, że stanie na nogi w 4 dni? Wytrzyma góra 3 rundy. To czary. Kto to był? Nie wiem, jakiś znachor. Mam wrażenie, że coś im zależy na tym, żebyś żył. Ale mam fatalne przeczucia, że znów wrócisz na ring. Quinn, szef chce cię widzieć, ale już. A co ze mną? A co ma być? Nie mamy szansy zobaczyć się z nim znów? Nie mógłbyś się zamknąć? Jak się pan czuje, panie Quinn? Mam panu dwie rzeczy do powiedzenia. Jutro będziesz walczył z Denardem na śmierć i życie. Jeśli przypadkiem zwyciężysz, pozwolę ci wyjechać do tej Tajlandii. Ale jeśli choćby nawet tylko spojrzysz na moją żonę, odnajdę cię i zabiję. To był punkt pierwszy. A drugi? Denard nie ma nic wspólnego ze śmiercią twojej żony. Daję ci na to słowo. Chcę, żebyś miał to na sobie w czasie walki. Zależy mi, żebyś dobrze wyglądał.
Możesz odejść. Zabierzcie go stąd. No i? Mam walczyć jutro z Denardem. Nie jesteś w formie, by pokonać Denarda. Myliłem się co do niego. Denarda. O czym mówisz? To LeBrock zamordował moją żonę. LeBrock? Dlaczego? Odtrąciłem go. Nie chciałem przyjąć jego krwawych pieniędzy. On jest naprawdę szalony. Wspominał coś o mnie? Nie. Rick. Ja zginę, prawda? Obaj zginiemy. Mam dla pana dobre wieści, panie Denard. Będzie pan walczył z Queenem dzisiejszej nocy. Naprawdę? Tak, naprawdę. Właśnie uczynił mnie pan szczęśliwym człowiekiem. Zabiję sukinsena. Może się pan założyć o własną dupę, że zabije go pan. Obiecaj mi jedno. Jeśli wyjdziesz stąd żywy, pójdziesz na policję i przyjdziecie tu po mnie, dobra? Przyrzekam ci. Jak wyglądam? Jak facet idący w kondukcie za własnym pogrzebem. Upewnij się tylko, że nie będzie to twój własny. Dobra, Quinn, idziemy. Powodzenia, partnerze. Jak myślisz, kto wygra? Ty. Pójdziesz tam i rozniesiesz ich. Zrobisz to dla mnie i dla siebie. No, bierz się za to. Miło cię widzieć. Dobry wieczór, panie Quinn. Właśnie opowiadałem panu LeBrock, co naplotłeś Willardowi. A coś takiego naplotłem? Wiesz, że przegrywasz i giniesz. Zawsze jest ten pierwszy raz, co, Denard? Po co oni tu są? Na wypadek, gdybyś chciał nabić. Co masz na myśli? Nie chcesz walczyć? Nie chcę zginąć, a ty? On żartuje, co? A co cię to obchodzi? Przecież wygrasz. Oczywiście. Wiem, co chodzi. Skończone. Po wszystkim. Popatrz na to uważnie, Bernard. Róża o jakimkolwiek imieniu, Bernard. Chory skurwysynu. Nie tak się umawialiśmy.
Wychodzę z tego interesu. Mnie się wydaje, że właśnie wszedłeś. Cholera krwi jak w jakiejś jadce. No co, niektórzy z was wygrali właśnie kupę pieniędzy, nieprawdaż? Zarobił pan właśnie ładną sumkę? Mam wrażenie, panowie, że powinniście pójść się przebrać. Jedno ci powiem, Lebrak. Pewnego dnia umrzesz. A kiedy trafisz do piekła, będę tam czekał na ciebie. Nie mogę się doczekać. Ja też. Dobra, chłopcy, zbierajcie się. Jestem ci winien przeprosiny. Za co? Teraz wiem, że nie miałeś nic wspólnego ze śmiercią mojej żony. To był Lebrak. Ja i tak wygram. Jeden z nas zginie dzisiejszej nocy. Jeżeli wygram, zabiję Lebraka. Ale jeśli przegram, to chcę, byś przysiągł mi, iż wyprujesz mu serce. Mowa stoi. To była na tyle. Zamierzam wyjść stąd żywy. Ja też. Jeden z was kłamie, chłopcy. Koniec zakładów, panie i panowie. Kończymy obstawiać. A teraz przekazuję pałeczkę sędziemu, najprzystojniejszemu, najbardziej eleganckiemu i o nieodpartym uroku osobistym. A ponadto jest magikiem, ponieważ sprawia, że niektórzy znikają. Prosimy o brawka dla Tomiego. Szkoda, chłopaki, czasu na głupie gadki. Powiedziałem kiedyś, że zabijecie, a ja zawsze dotrzymuję słowa. No dobra, chłopcy, brać się do roboty. Zakochajmy się, pomacajmy troszkę i pobalujmy. Pamiętajcie, na śmierć i życie. No, pokaż nam trochę krwi, Denard. Thank you.
Na Boga, znowu to robisz. Każ swoim ludziom odłożyć broń. Zróbcie, co każę. Nie rób tego, kochani. Podaj mi choć jeden powód. Angelico, co ty chcesz zrobić? Roger, zrób, co ci każę. No dalej, chłopcy, odłóżcie broń i ustawcie się pod ścianą. Jazda, ruszać się! To jakieś pieprzone wariantstwo. Rick, do ciężarówki! Powiem wam jedno, ludziska, jesteście zdrowo pieprznięci. Angelica, jedź, po prostu odjedź. Chodź. Myślę, że powinniśmy iść do domu. Co chcesz zrobić? On ją zabije. Muszę tam wrócić. Wchodzę w to. Idę z tobą. Co zrobisz? Zamknij się. Teraz już jest na poważnie. Zabiję cię. Teraz cię zabiję. Decyduj. Chcę twojej decyzji. Dobra, spal wszystko, rozpędź na cztery wiatry, zlikwiduj, przecież tego chcesz. Czyniesz na kupę, człowieku. Wymyka się spod kontroli. Twoi klienci hazardziści myślą, że zakpiłeś z nim. Za 10 minut zjeżdżamy stąd. Załatwię, by samolot czekał na nas. A ciebie, dziwko, niech szlak trafi. Czy ty chociaż wiesz, czy zdajesz sobie sprawę z tego, co mi zrobiłeś? Zabiłaś mnie! Nie, Dominiku, nie! Nie rób tego! Nie! Ty dziwko! Dominiku, nie! Proszę, proszę. Pan Denard, mam wrażenie, że wtargnął pan na cudzą posesję.
Ty dziwko! Dopadnę cię! Nie! Dominiku! Zabiłeś go? Tak. Naprawdę powinieneś zwracać więcej uwagi na szczegóły. Dobranoc. Dziękuję, stary. Denard? Where's Rick? Gdzie jest Rick? He's alive. Żyje. I beat the shit out of him. Złomotałem mu ile wlezie, ale he's żyje. Alive. I wanted to bring her flowers, but I thought zamierzałem przynieść jej kwiaty, ale pomyślałem, że to nie najlepszy pomysł. Przyszedłem powiedzieć jej, że wyjeżdżam, opuszczam w Los Angeles, jadę, gdzie mnie oczekują, są dokądkolwiek. Chciałem zacząć życie od nowa i chciałem, by dzieliła je ze mną, ale nie wiedziałem, jak jej to powiedzieć. W końcu po prostu zapytałem ją o to. Nachyliła się, pocałowała mnie i powiedziała, tak. Wystąpili. Dystrybucja w Polsce Art Vision, Warszawa, ulica Tarczyńska 1. Udźwiękowienie Pan Film Studio. Tekst polski Dorota Tarczyńska, czytał Tomasz Kanapik. See another day like the power of the punch. The bass is crucial, like a kick to the heart is brutal. Yeah, yeah, people, place your bets, cause the fight is fatal. Do the tap! Yeah.